W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Kochani w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, niech łaska wiary, jaką otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, doprowadzi nas do pełnego poznania Jezusa w tajemnicy Jego narodzin w Betlejem. Niech łaska wiary i pragnienie prawdy, które prowadziło mędrców z dalekich krajów do Betlejem, ożywia naszą wiarę w codzienności. A solidarność naszej wiary niech biegnie do tych wszystkich ludzkich serc, które jeszcze Jezusa nie znają. Niech to będzie celem naszej dzisiejszej modlitwy w tym pięknym gromadzeniu eucharystycznym w naszej kieleckiej bazylice katedralnej. Umiłowani w Chrystusie Panu, księże biskupie i księże, kochane dzieci i rodzice, parafiani i goście. Z narodzeniem Jezusa wszystko wydaje się takie piękne. Temu piękną nadaje blask choinka, jasełka i śpiewkowy. Śpiewamy, że Matka Boża jest uśmiechnięta, że biegną do szopy pasterze i podążają z dalekiego wschodu przej królowi. Udziela nam się spokój i wielka radość całej ziemi i nieba. Człowiek blisko drugiego. Nareszcie zauważamy, że jesteśmy ogarnięci życzliwością. Za takim klimatem miłości, spokoju i tęskni. Ale czy tak było, gdy rodził się Jezus? Tak naprawdę to narodzenie Jezusa było jakimś wielkim wszcząsem, zamętem w tamtym świecie. Odsłaniało prawdę o człowieku. O człowieku, który gdzieś w głębi duszy pragnie i tęskni za Bogiem. Ale też narodzenie Jezusa ujawniało i tę prawdę, że dla własnych interesów, a czasem z lenistwa, człowiek odrzuca Boga, a może go też i prześladować. Bo gdy jedni cieszyli się, że narodził się Jezus, inni gnuli zapach na narodzonego. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym. Oto Herod i jego dwór, a więc ci, którzy władali i rządzili, zostają naraz ogarnięci strachem. Przerażenie zapanowało na dworze Heroda. O tym przerażeniu Heroda i całej Jerozolimy słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Następuje naraz jakaś wielka mobilizacja. Zbiera się dwór królewski, arcykapłani i uczeni w piśmie i naradzają się. Strach. Bo naraz dotychczasowy porządek zostanie zakłócony, bo pojawił się ktoś inny. Strach, przerażenie. Całą prawdę o narodzeniu Jezusa oddaje choćby nawet kolęda mędrcy świata. Śpiewamy w niej o dzieciątku. Ono w żłobie nie ma tronu i perła nie cierży. A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy szukali narodzonego króla. Narodzeni szukali Boga, który się objawił. Takie dziecko chcieli poznać. I takie dziecko chcieli przywitać z radością. Jako Bogu i królowi niosą z miłością złoto i kadzidło. Oddają cześć, szacunek,
w głębokim pokłonie przyjmują Go za swojego Króla i Pana. Ale przywieźli też i mirrę, zapowiedź śmierci. Bo proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy. Jeszcze w żłóbku, a już wiadomo, że będzie umęczony, by zbawić człowieka, by objawić miłość człowieka do Boga. I tak w niektórych krajach Europy przeszkadza choinka, garbka świąteczna z narodzonym Jezusem, krzyż, lekcja religii w szkole. Nie chcę pytać tu już o Polskę. Chcę tylko jednego. Byśmy w narodzonym przyjęli Jezusa, naszego Zbawiciela, Boga, który umarł za każdego z nas. Byśmy przyjęli tego, który od 1050 roku kształtował życie naszej ojczyzny, który kształtował nasze serca, byśmy byli braćmi i siostrami. Ten też, Jezus Chrystus narodzony, Król, Bóg z Boga, na naszej świętokrzyskiej ziemi kształtował nasze serca i sumienia od końca IX wieku. Co by to było dziś, gdyby Jezus się nie narodził? Prawda, by ci, co Go poznali, niech ruszają w dalszą drogę, jak ci mędrcy. Niech umacniają swoją wiarę i niech poznają jeszcze bardziej Jezusa. Tym, którzy kiedyś knuli być może spisek Heroda, by Jezusa wypędzić, zgładzić, niech On okaże im miłosierdzie. Bo przecież czas jest stosowny, rok miłosierdzia. A przy wspólnym kolędowaniu teraz i po mszy wraz z mędrcami zobaczmy w Jezusie Chrystusie Narodzonym tego Króla, Boga miłości, Boga miłosierdzia. Niech o tym Bogu Narodzonym świadczą dzieci, które dziś zostaną przyjęte do papieskiego dzieła misyjnego. Niech będą misjonarzami w szkole, w domu rodzinnym, na podwórku, wśród kolegów i koleżanek. Ratujmy się, bo to dziecko, które się narodziło, to Bóg, Bóg, który jest z nami. Władzę trzech mędrców, którzy przynieśli do stojenki w Betlejem, dali złota, kadzidła i mirry. My także przynosimy Jezusowi swoje dary. Świetnie. Niech światło dobrej nowiny rozświetla drogę wszystkich ludzi dobrej woli idących na spotkanie z Jezusem. Przynosimy chlebie, kadzidło i mirrę. Niech zawsze przypominają o miłości miłosiernej Boga, jaką okazał nam w Jezusie Chrystusie. Yeah.
który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczę. Amen. Przeprowadziłeś mędrców do swojego Syna i objawiłeś Niego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, dali Mu pokłon i złożyli dary. Pobłogosław tę kredę dla oznaczenia Ci naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław to kadzidło, aby Jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawić nam Ciebie. Aby przyjął ich do papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Chcą poznawać wśród swoich rówieśników, którzy mieszkają na krańcach świata i pragną spotkania z Jezusem. Chcą za nich się modlić, chcą nawiązać z nimi kontakt i chcą im też materialnie pomagać. Moi drodzy, jeden z polskich pisarzy pisał kiedyś, pewne pokolenie osób tu zgromadzonych w moim wieku wie i zna te słowa, które pisał, że dzwony kościoła biją wolniej niż dzwony historii. Już w roku 1843 francuski biskup Karol Forbin de Jonson, biskup wygnaniec, aby pomóc dzieciom, zwłaszcza w Chinach, zwrócił się o pomoc w Paryżu nie do bankierów, nie do bogatych znajomych, duchownych i świeckich, ale do dzieci. I oddał je pod opiekę nowonarodzonego Jezusa i tak powstało dzieło misyjne dzieci, aby przed niewielką ofiarą i codzienną modlitwę zdrować Maryjo pomóc dzieciom. Dopiero za 102 lata powstała przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Organizacja UNICEF, którą wszyscy znamy. A to dzieło tak pokorne, małe i wspierane tylko przez dzieci zrodziło naprawdę, jeśli nie miliony, to setki tysięcy takich małych cudów, uzdrowionych dzieci, wyleczonych, te, które poszły do szkoły. I to dzieło w dniu dzisiejszym jest obecne w 150 krajach świata. Przez 10 lat będąc dyrektorem Krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce miałem okazję widzieć rozwój tego dzieła i cieszę się, że jest ono również obecne w Kościele Kieleckim. Gratuluję małym misjonarzom i również gratuluję wszystkim, którzy tworzyli dzisiejszą eucharystyczną wspólnotę. Drogie dzieci, przez pewien czas przygotowywałyście się, aby teraz w sposób pewniejszy uczestniczyć w misyjnej działalności Kościoła. Papieskie dzieło misyjne dzieci, którego szeregi dzisiaj powiększycie, obejmuje swoją troską dzieci z krajów misyjnych, które jeszcze nie znają Pana Jezusa i cierpią z powodu różnego rodzaju niesprawiedliwości
a także pracujących wśród nich misjonarzy. Znając wasze zamiary, powiedzcie wobec swoich rodziców, rodzeństwa i wszystkich obecnych, czy dobrowolnie i z ochotą podejmujecie się zadań, które stawia przed wami wasze misyjne dzieło. Pytam więc was, czy chcecie pomagać dzieciom i misjonarzom z krajów misyjnych? Chcemy. Skoro wyrażacie chęć niesienia tej szczególnej pomocy, zapytuję więc was, czy chcecie codziennie modlić się za swoich rówieśników z krajów misyjnych, nie znających jeszcze Pana Jezusa? Chcemy. Czy chcecie swoje dobre uczynki ofiarować w intencji tych dzieci misjonarzy, którzy im głoszą Pana Jezusa? Chcemy. Czy chcecie część swoich dobrowolnych oszczędności przeznaczać każdego miesiąca dla dzieci nieznających Pana Jezusa, głodnych, chorych, bezdomnych, nagich, opuszczonych i sprzedawanych w niewolę? Chcemy. Czy chcecie coraz więcej dowiadywać się o krajach misyjnych przez czytanie czasopisma Świat Misyjny? Chcemy. Drogie dzieci, Pan Jezus, któremu pragniecie służyć przez niesienie pomocy misjonarzom i dzieciom z krajów misyjnych, niech umocni wasze dobre postanowienia i udzieli swojej łaski do wytrwania w nich. Amen. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedwiecznego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności. I z ufnością idźcie za nim, abyście się stali światłem dla waszych braci. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa. Niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, który jest światłością ze światłości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Jakie dary dla dzieciny niesiesz tu ze swej krainy? Niosę mirrę, balsam cenny, symbol jego człowieczeństwa. Ale też i wielkiej męki maleńkiego dziś jestestwa. Tylko tyle dajesz, kacprze, dorzuć jeszcze odrobinę. Ofiaruję też lektykę, by lud nosił go jak króla. Po co ma się dziś dziecina we żłóbeczku w sianko wtulać? I kolędę mu daruję, taką naszą, z polskich stron. Niech anielski chór ją śpiewa i raduje Boży dom. Się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Dzielna noc w jasnościach promienistych prosi. Orszak, Melchiora, Bertusa Servasa. Witamy go pięknie, zapraszamy do nas. Do Betlejem, czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel. Zapraszamy świata Melchiora. Cóż, Melchiorze, wnosisz drogi do stajenki tej ubogiej? Jakie skarby z twojej krainy przyniosłeś dziś dla dzieciny? Składam złoty przed maleńką tej dzieciny. Symbol jego wielkiej wadzy. Niechaj mu świat się darzy. I kolędy zaśpiewamy, które przyszły z moich stron. Niech to sznurko zakołysze, jej spokojnie ciche tron. Cicha noc, święta noc, ratuj jęcie ludziom wszem, a nóżówka Matka Święta czuł. Ze strażnikami szlaków naszych.
Cóż to zacny Baltazarze, dajesz Jezuskowi w darze. Jakie dary niesiesz z sobą, by je złożyć przed osobą. Składam mu kadzidła wonne, pachnące krainą naszą, świętokrzyską. Symbol jego boskiej mocy, on nas wyrwie z ciemnej mocy. Tylko tyle, dorzuć proszę jeszcze chociaż ze 3 grosze. Szlak rowerowy mu otworzę, który wjedzie przez Polskę całą, a i bicykl mu też zostawię, gdyby jechać mu się chciało. Składam w darze też kolędę od strażników szlaków naszych. Woń kadzidła dom wypełni. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje. I Józef stary, i Józef stary, Panu pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas Boskie rodzi, a niebi grają króle lita. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas od swobodzi, anieli grają, królem i tak. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Teatr Kasztelański. Z Kasztelani w kijach. Witaj Jezu. Śpiewamy razem z nimi. Kochamy, i za chwilę zaśpiewają razem jeszcze. Rozbolały, w skrzypkach struny popękały. W tej to drodze, tu na mrozie. A ja kredę niosę, nie inaczej. I zaraz będę pisał tu KMP na odrzwiach tej oto stajenki. No to idź i pisz. Cóż ten napis znaczyć może? To błogosławieństwo Boże, Chrystus mansionem benedikat. Niech sam Bóg błogosławi temu miejscu. Składamy w darze też kolędy, które z dziećmi zaśpiewamy. Napis Jezus to błogosławi, kolędami cześć mu damy. O gwiazdo betlejemska, zaświć na niebie my. Tak szukam cię wśród nocy, też mnie za światłem twym. Zaprowadź do
wszystkie dzieci machają rączkami nad głowami, śpiewają radośnie. Wszyscy tu obecni, szanowni państwo, drogie dzieci, młodzieże, tam gdzie człowiek szuka prawdy, podejmuje wysiłek. Tak jak oto ci magowie, którzy z dalekiej krainy szukali nowonarodzonego Jezusa. Dziś wiemy, że to już nie jest legenda, bo człowiek zawsze poszukuje prawdy, czy 20 wieków temu, czy dziś. I prawdy się nie należy bać ani tej osobie, ani tej wokół nas, bo ona czyni prawdziwie człowieka człowiekiem. A Pan Jezus mówi, ja jestem prawdą, ja jestem drogą. I myślę, że głęboki sens dzisiejszego wydarzenia, nie tylko w naszym pięknym mieście, na ziemi świętokrzyskiej, ale w całej Polsce, to jest takie odnajdywanie też prawdy o sobie. By umieć patrzeć na drugiego człowieka tak autentycznie, z miłością, szacunkiem i uczy nas tego Pan Jezus. Gratuluję tego dzisiejszego wydarzenia wszystkim, którzy je stworzyli. Niech będzie to piękną kartą, kolejną zapisaną w historii tego miasta, naszej diecezji ziemi świętokrzyskiej. I życzę, abyśmy w nie mniejszym orszaku w przyszłym roku pojawili się w tym miejscu. Wszystkim życzę wszystko. Pan z wami. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże. Śpiewajmy piękne polskie kolędy, częstując się słodyczami, które za chwilę powędrują do wszystkich. Śpiewajmy wraz z kasztelanami, arianami i małymi skuteczkami. Wszyscy razem. Thank you.